Adrian Kowarzyk, zapraszam Państwa na kolejne wydanie studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Arkadiusz Mercha, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje odnośnie możliwych podwyżek podwyżek dla posłów, senatorów, ministrów. Takie informacje zawsze rozgrzewają opinię publiczną. Ostatecznie tych podwyżek prawdopodobnie nie będzie. A czy Pan uważa, że posłowie odpowiednio zarabiają? To absolutnie tak, i jakby w ogóle nie widzę powodów do, do tego, żeby dokonywać jakichkolwiek w tej chwili podwyżek tzw. Erki, czyli osób zajmujących ważne funkcje w administracji publicznej, a już na pewno nie można tego robić w sytuacji tak kryzysowej, w jakiej znajduje się obecnie Polska, a polskie, polskie rodziny byłoby to no, działaniem nadwyraz, nietaktownym, nie ale po prostu fatalnym. Ostatnie podwyżki były dwa lata temu. Wtedy głosował pan za. Tak. Znaczy były, no, mówiliśmy jako klasa polityczna, że po wielu latach no, zamrożenia tych, tych, tych stawek, wszystko poszło do przodu i tutaj też zgodnie Poczynając od prezydenta, poprzez ministrów, wiceministrów, parlamentarzystów dokonaliśmy jakby jednorazowych zmian w wynagrodzeniach. I rozumiem, że Koalicja Obywatelska jako całość byłaby przeciwko takim podwyżkom, jeżeli miałyby one być. No bo słyszymy od premiera Mateusza Morawieckiego, czy od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że takich podwyżek nie będzie jednak ucieli spekulacji. I absolutnie tak, nie ma tutaj wątpliwości, że ktokolwiek zagłosowałby w tej sprawie inaczej, jeżeli do takiego głosowania by w ogóle doszło. Zbliża się 1 sierpnia, ale też 1 września wraca temat reparacji. Wojennych. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z Friedrichem Mercem, szefem CDU. Rozmawiali przede wszystkim właśnie o kwestii niemieckich reparacji wojennych. Co pan uważa na ten temat? Przyznam, że cały czas Jarosław Kaczyński i środowisko pis -u traktuje temat reparacji wojennych, temat niezwykle wrażliwy, zwłaszcza dla tego starszego pokolenia Polaków, wyłącznie jako maczugę polityczną, bo proszę zauważyć, że od 7 lat dzierżą stery polskiego rządu, mają do dyspozycji Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasadę, cały aparat państwowy, a po 7 latach no, nie spotkaliśmy się, żeby w sposób oficjalny rząd państwa podjął ten temat. Zawsze to są takie rozmowy nieoficjalne, są to rozmowy bardziej na potrzebę polskiego dyskursu politycznego. I dziwię się, że Jarosław Kaczyński, a nie premier Morawiecki, podnosi ten temat i że podnosi się w stosunku do lidera największej siły opozycyjnej w tej chwili w Niemczech, a nie w stosunku do kanclerza Olafa Scholza. Tak więc widać, że u Jarosława Kaczyńskiego tworzy się już ten obraz kampanii wyborczej, która będzie w przyszłym roku. A czy nie ma już kampanii tak naprawdę? Oczywiście, nieoficjalnej. Jest taka stara zasada w polityce, że kampania zaczyna się dzień po zakończeniu poprzedniej i oczywiście zawsze trzeba być aktywnym, nie tylko w okresie kampanii. Przynajmniej ja taką zasadę wyznaję i każdego dnia stara się przekonywać nie tylko swoich wyborców, ale także innych mieszkańców do, do, do swoich poglądów, do swoich propozycji. To jest jakby jedna kwestia, to jest jakby naturalne, bo, bo to jest nasza to jest nasza praca. Natomiast Rosow Kaczyński widać, że szuka już tych tematów, które wyłącznie rozgrzewają debatę publiczną na potrzebę kampanii wyborczej, a nie przekładają się na żadne realne działa. I stąd mówię, że, że to jest taki, takie wyłącznie kampanijne działania, jak powiedziałem wcześniej, taki młotek polityczny trochę w debacie publicznej. Czy Jarosław Kaczyński zapowiedział realne działania? 1 września ma być upublikowany w kilku językach, w tym w języku polskim, raport na temat reparacji wojennych, przygotowany jakiegoś czasu, wcześniej premier Morawiecki zapowiadał, że będzie on tłumaczony na języki, w zeszłej kadencji komisja specjalna nad tym pracowała, to nie są realne działania? Panie redaktorze, z przymrożeniem oka przyglądam się i przysłuchuję się tym wszystkim zapowiedziom, bo jak sam pan redaktor sobie stwierdził, zespół pod kierownictwem Pana posła Mularczyka działa już od wielu lat. Do tego czasu e, zdążył jeśli, jeśli dobrze pamiętam, powstać nawet Instytut e, Specjalny Dedykowany Reparacji. została powołana Rada. Zakładał, choć nie jestem pewien, że sam już to pewnie mogą być już wypłacane nawet wynagrodzenia, a raportu cały czas jak nie było, tak nie ma, nie ma efektu prac tego e, zespołu. Tak jak pamiętam, wielokrotnie mieliśmy zapewnienia, że będzie publikowany raport po pod komisji Macierewicza. I też to się nie działo. Miało być tłumaczone na wiele języków. To się też nie działo. Znaczy, to, to są takie stare, klasyczne wrzutki wyborcze robione przez Jarosława Kaczyńskiego i jego środowisko polityczne. To przyzna Pan, że temat reparacji jest wyjątkowo delikatny, szczególnie w tym momencie. Jest, jest delikatny, w szczególności mówię, dla, dla, dla tego starszego, yy, starszego pokolenia. A też myślisz, dla strony niemieckiej. Nie, no na pewno. No, strona niemiecka yy, jest. Yy, ogólnie postrzegana tak jako sprawca i winowajca II wojny światowej i przez szereg lat widzieliśmy wiele działań państwa niemieckiego bo to przecież nie jest kwestia polityczna i w stosunku do Polski w stosunku do innych narodów w którym wyrządzili ogromne szkody działania które starały się zrekompensować w jakiś sposób to okrutnego, co uczynili, wiadomo, nigdy się tego nie da uczynić w stu procentach, bo można mówić o szkodach materialnych, ale tych szkód niematerialnych, tych krzywd i tak i tak nie ma, nie ma nie, nigdy się ich nie, nie wynagrodzi. To abstrahując od tych ostatnich rozmów na temat reparacji i raportu, czy Polsce należą się pieniądze, czy nie, Pana zdaniem, od Niemiec? To jest jakby zupełnie inny temat, bo byśmy musieli e, siąść do stołu i przejrzeć przede wszystkim nasze dotychczasowe e, umowy międzynarodowe zawierane między polskim rządem e, a niemieckim. Musielibyśmy siąść do stołu i jednocześnie, w mojej ocenie przynajmniej, podjąć także dyskusję o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Związek Radziecki, bo tego w debacie publicznej brakuje. Tego i Teraz Krasiński to raczej nie... będzie trudne. No. Dzisiaj... Rozmowa ze stroną rosyjską. No, oczywiście, no, ale to jest kwestia akurat dzisiejszego momentu politycznego, ale temat ogólnie yy, dziwię się, że przez stronę rządzącą jest tak łatwo pomijany, gdzie koncentruje się uwaga wyłącznie na, 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 na stronie niemieckiej, zapominając jakoby, że od 17 września także agresorem była strona, yy, strona yy wschodnia. Tak więc ja nie jestem yy, przeciwnikiem, żeby o tym dy temacie dyskutować, ale trochę w oderwaniu od polityki, yy, zwłaszcza w yy, okresie kampanijnym, Bardziej się skupić na wątkach ich historycznych, ale także prawnych, bo nie zapominajmy, że to są kwestie, które mogą być, muszą być uregulowane przez umowy międzynarodowe. A pan, jako prawnik, wie to najlepiej. W takim razie kampania. Duże spotkania, takie w stylu tego w Radomiu. Politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zachęcali, namawiali wyborców, pokazywali, że są alternatywy, pokazywali rozwiązania. Pytanie, czy w najbliższym czasie planowane są kolejne tego typu duże eventy? No, tak duży event jak w Radomiu to ciężko zorganizować co kilka miesięcy. Przypomnę, że było to zjazd konwencji krajowej platformy, czyli tego najwyższego naszego statut, ciała statutowego. Natomiast już od jesieni będzie kontynuacja działań, które były realizowane w okresie wiosennym, czyli my mamy za sobą kilka. Rad programowych, nad którymi pieczę ma Bartomiej Sienkiewicz. I mieliśmy już kilka tego typu wydarzeń, gdzie były przedstawiane propozycje na zbudowanie tak zwanej odpornej Polski, na Polski, która buduje komunikację publiczną. Czyli Polski, na jesieni która... poznamy pełny program. Na jesieni będzie kontynuacja tych działań, takich pokazanie jak widzimy rozwiązania konkretnych węzłowych problemów, a nie jednostkowo wybranych zagadnień, a im bliżej będzie okresu kampanijnego tym ten program będzie się formułował w wersji ostatecznej. Czyli wiemy, kiedy uda się to skompilować w wersji ostatecznej? Czy jak to będzie na kilka miesięcy przed wyborami? Jak będziemy wiedzieli, kiedy będą wybory, bo teoretycznie one powinny być na jesieni 2023 roku. Natomiast widząc, jak napięta i fatalna jest atmosfera w rządzie, jak rozsadzane jest tą przez spory Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego, no i to, co przyznał wczoraj zresztą sam pan wicemarszałek Ryszard Terlecki, że jednak odbywają się Spotkania potajemne tego jądra pisu, tego twardego pisu, jak chyba takiego określenia użył, gdzie dyskutuje się, rozumiem, w sposób krytyczny o działaniach premiera Morawieckiego. Tak więc sytuacja w rządzie jest. Wyjątkowo napięta. To sytuacja w rządzie, a jak wygląda sytuacja w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej? Wprost tydzień temu mogliśmy przeżyć artykuł, że Grzegorz Schetyna wewnętrznie miałby rozbijać partię, ale nie zrobi puczu. Tusk z kolei ma chcieć go odesłać do Europarlamentu, ale najpierw wpisze go na listę do Sejmu, nie w jego okręgu, mówi informator, wprost, polityk Platformy Obywatelskiej. Co pana takie doniesienia? <noise> Naprawdę, to, to są jakieś śmieszne i całkowicie nieprawdziwe Informacje. Wszystko zaczęło się od wrzutki poczynionej, jeśli dobrze pamiętam, właśnie przez samego Ryszarda Terleckiego, który chciał chyba odwrócić uwagę Polaków od drożyzny, od inflacji, od rosnących kredytów. Czyli żeby nie ma tarć w Platformie? Nie ma takich tarć, nie ma takich sytuacji, nie ma jakichś rozłamów, sporów. Platforma obywatelska doskonale ma się doskonale, jest jedną dobrze zorganizowaną i dobrze naoliwioną maszyną. Na Maszyna musi mieć swojego maszynistę, jest nim Donald Tusk. Wiemy, że oprócz Donalda Tuska silną osobowością jest również Rafał Trzaskowski. Takie osobowości czasem mogą się lekko ścierać również w walce o no, prymat, o rządzenie. Czy o czymś takim Pan słyszał? Nie. Ostatnio były doniesienia a propos tego, że, że być może kampus Polska nie otrzymało funduszy ze względu na to, że te fundusze poszły na meetupy spotkania Donalda Tuska. Pierwszy raz się spotykam z taką opinią i z tego co wiem, obie oba wydarzenia są równie wspierane przez, przez platformę obywatelską i. Widać zresztą po zapraszanych gościach, że w obu uczestniczą najważniejsze osoby platformy obywatelskiej, tak więc nie ma żadnej konkurencji pomiędzy tymi wydarzeniami. A czy kiedykolwiek widziałby pan Rafała Trzaskowskiego na fotelu prezesa partii? Rafał Trzaskowski ma naprawdę doskonałe predyspozycje, jak to się mówi kolokwialnie, papiery na najważniejsze w funkcje w państwie, zarówno te partyjne, jak i w życiu publicznym. I ja uważam, że jest gotowy do pełnienia dzisiaj już. Wszystkich urzędów w państwie. A czy byłby lepszym prezesem partii niż Donald Tusk? Prezes jest w prawie i sprawiedliwości. A nie ma prezesa w Przewodniczący jest. Przewodniczący czy byłby przewodniczący, ja, ja nigdy nie, nie podejmuję się oceny porównywania przewodniczących, chociaż przystępowałem do Platformy, jak przewodniczący był Donald Tusk, następnie była pani premier Ewa Kopacz, był i Grzegorz Schetyna i Borys Budka i dzisiaj jest ponownie przewodniczącym premier Donald Tusk i każdy ma swój styl zarządzania partią i uważam, że każdy wniósł ogromny Ogromną wartość do tego, żeby Platforma Obywatelska była dzisiaj realną siłą do tego, żeby odsunąć pis od wozy. A co myśli Pan o czterodniowym tygodniu pracy? Taki był pomysł Donalda Tuska, sprawdzenie w praktyce. Jak Pan ocenia tego typu plany? Ja uważam przede wszystkim, że znakomicie się stało, że premier Donald Tusk wprowadził do debaty publicznej. Temat skróconych norm pracy. Bo proszę zauważyć, że. Znaczy, ten temat był już wcześniej poruszany choćby przez lewicę. No tak, ale on jakoś się mocno nie, nie, nie zakorzenił w tej debacie. On nie był, przynajmniej w tamtym czasie, nie stał się tematem tak powszechnej dyskusji. Bo proszę zauważyć, my potocznie mówimy o czterech dniach pracy, ale pan premier mówił również o możliwości godzinowych godzinowego skracania norm pracy przy zachowaniu, na przykład pięciodniowego. Tak więc możliwości są różne i uważam, że Polska i polscy pracownicy przede wszystkim są gotowi do tego, żeby taki pilotaż wprowadzić, bo wszystkie dane pokazują, że Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych narodów w Europie, a co za tym idzie? Jeśli człowiek jest zbyt przepracowany, to spada jakość pracy. Odbija się to niestety także na życiu rodzinnym, a to są takie wartości, o których tam najbardziej powinno zależeć. Czyli pracownik powinien pracować nie najwięcej, ale jak najbardziej efektywnie. A po pracy powinien mieć czas dla rodziny, dla dzieci, na swoje zainteresowania. I uważam, że w takim kierunku powinniśmy podążać. Profesor Leszek Balcerowicz krytykował ten pomysł, nazwał go populistycznym. No, mamy świadomość, że dla profesora Leszka Balcerowicza. Naszego takiego symbolicznego liberała, pewne, pewne propozycje wychodzące bardziej w kierunku rozwiązań takich propracowniczych nie zawsze się będą spotykali z, z, z aprobatą. Wsłuchujemy się oczywiście w te uwagi, ale tak jak powiedziałem, dla nas kluczowe jest to, żeby zmienić na bardziej funkcjonalny i bardziej ludzki rynek pracownika w Polsce. Jesteśmy w połowie wakacji, wakacje w pełni, choć dziś właśnie w piątek rozpoczynają się wakacje kredytowe, czyli możliwość wzięcia wakacji kredytowych przez kredytobiorców To już ostatni temat, bo czasu zostało nam niewiele. Czy korzysta Pan z, te, z wakacji kredytowych? Jeszcze nie, ale rozmawiałem z doradcą, który opiekuje się moim kredytem hipotecznym, prawdopodobnie będę taki wniosek składał. Będzie Pan próbował nadpłacić ten kredyt? Nie wiem jeszcze, jakie będą ostateczne decyzje, bo na razie widzę, że rata kredytów wzrosła no, już blisko 80%. A, a 200 tysięcy do spłacenia jeszcze? No mniej więcej tak widzę, że chyba pan przejrzało świadczenie majątkowe. Mimo, że bank jest oczywiście e, polski, e, już e, można powiedzieć państwowy, tak, BAM pks S.A., e, to niemniej jednak no, wszystkie banki są dotknięte. Tą fatalną polityką monetarną, zwłaszcza decyzjami prezesa Glakińskiego. Stąd też sądzę, że nie tylko u mnie, ale chyba w każdym polskim domu, gdzie te raty, kredyty, raty kredytu skoczyły gigantycznie, no tego typu rozważania będą tak na serio podejmowane. Ale samo rozwiązanie jest dobre według pana. Znaczy wszystko, co dzisiaj ulży Polakom, jest ok. Szkoda, że Premier Morawiecki nie wsłucha się w propozycję premiera Donalda Tuska, który mówił o pewnym zamrożeniu rat kredytów na poziomie z grudnia 2021 roku. Mielibyśmy, proszę zauważyć, już 7 miesięcy zaoszczędzonych, zaoszczędzonych miesięcy w nadpłacaniu w tych gigantycznych ratach kredytu i mielibyśmy też rozwiązanie na przyszłość cząstkowe, cieszy, brakuje całościowego, dobrego rozwiązania. Tu niestety musimy postawić trzy kropki, jak Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Studia PUB. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę.